kiełbasa. Jest nasza kiełbasa, słuchajcie, kiełbasa. Można kupować. Także sklep spożywczy w automacie. Genialny. Genialne. W Saksonii znajdują się również różnego rodzaju bagna. O, właśnie takie. Przychodzą tutaj krowy, żeby się napić. Zakazu wejścia, jak widzicie, nie było. Także załóżmy, że byłem turystą i myślałem, że to jest atrakcja turystyczna. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mija dokładnie 2 tygodnie, odkąd tutaj przyjechaliśmy i mieszkamy. Także minęło 14 dni, cały czas jesteśmy w Niemczech, czekamy na samochód. Dzisiaj zaczynamy vloga na zewnątrz, ponieważ dzieci uczą się w przyczepie, Kasia je uczy, więc nie będziemy im przeszkadzać. Szymek tam coś klei, też zaraz się pójdzie uczyć, bo jest w pierwszej klasie. A ja pochodzę po kempingu, pokażę wam rzeczy, których jeszcze nie widzieliście tutaj. No i mam nadzieję, że będzie fajnie. Okej, dzieci mi pozwoliły nagrać, jak się uczą. Ania robi angielski. Ja też. A ty co robisz? Też angielski. Dobra. Ogólnie uczyliśmy się przez 2 tygodnie przyrody, ale teraz chcemy sobie odmienić i Nadia robi angielski. No. A poza tym myślałam, że ten angielski będzie trudniejszy. Naprawdę? Tak, no bo na początek każą mi kolorować baloniki. Aha. W 4 klasie kolorujesz baloniki. Mama! No to dobra, zobaczymy, czy umiesz. Jaki to kolor? Red, green, blue. Pink. Nie, a nie purple? A nie, nie. Pink. Dobra, to jest purple. To? Żółty. To był żółty. No yellow. To yellow. Brown. Brązowy, super. Dobra, dzieci mają przerwę. Przyjechaliśmy tutaj do kuchni pokazać wam, jakie fajne są lodówki na tym kempingu. Zobaczcie, są takie lodówki. I takie jedno miejsce można sobie kupić za euro 50 za noc, czyli na dobę. Zobaczcie. Takich lodówek jest tutaj aż 3. I każda ma właśnie takie sejfy na kluczyk. Tak, bo ja bardzo chcę mieć taką lodówkę. Tak? Fajnie. Kiedyś chyba się tutaj kupowało, ale teraz jest napisane, że chip można kupić za euro w recepcji. Także nie wiem, czy to jest na chipy, czy na kluczyk, ale tam są kluczyki, więc nie wiem. No, jakieś lamy. Tutaj mam takie biurka, no i tutaj jest zmywalnia. No i tutaj jeszcze mamy palniki do gotowania. A po drugiej stronie też jest fajny automat, bo jest automat z mięsem. Zobaczcie, tutaj jest taka lodówka i można sobie kupić regionalne przysmaki. Jakieś kiełbasy białe, niebiałe, jakieś steki. Co tam jeszcze mamy? Sery. Słoiki z zupą. To jest ser, no. Mleko nawet można kupić. No i to wszystko na kartę, na monety. Ale wiecie, że to jest takie mega stare? Nie stare, bo to świeże tutaj. Oni tutaj codziennie dowożą nowe. I to się nazywa Regiomat. Nie, no bo to było przedwczoraj. Nadia mówi, że to jest stare, ale zobaczcie, tam jest data ważności. Jest październik 8, czyli jeszcze pół miesiąca albo nawet dłużej. Także a no to są świeże produkty. To leży? Nie wiem. Może dzisiaj przywieźli rano. Dobra, kupimy te parówki pierwsze. 11 za 4,50 euro. Ja chcę wrzucić pieniążki. Ale nie, zapłacimy kartą. A ja chcę 11. Ja miałam to kliknąć. Product price. Ale czekajcie, to trzeba kartą zapłacić. Dobra, mam kartę, przytykamy. Ale nie działa. Czekajcie, może 11 wybierzemy. I teraz? O, jest. I co, idzie? Leci. Ej, taka półka tutaj podnosi się. Jakub to leci. Ale fajne, zobaczcie, taka półka się podniosła z dołu. Zdjęło nam z półki. Uważaj na palce, Szymuś. O, i teraz. Nasza kiełbasa. Jest nasza kiełbasa, słuchajcie, kiełbasa. Można kupować. Także sklep spożywczy w automacie. Niesamowite. Genialne. Tu jest jeszcze budka telefoniczna, w której są książki teraz. Ale nie tylko książki, bo można też zobaczyć film Forever Young, jak również posłuchać muzyki. Ktoś tu zostawił różne płyty. CD. I dla dzieci książeczka. Po niemiecku. Kiełbaski w koszyku, Szymek na bagażniku. Pięknie się zrymowało. Jedziemy do domu. Znaleźliśmy przewielkiego maślaka. Patrzcie, Szymek właśnie mówi, tata zatrzymaj się szybko. Ale on jest wielki. Tata, możemy go zajmować. Ale on jest robaczywy. Nie, nie zrywaj, Szymuś, już niech rośnie. Tata, ale jest piękny. Proszę, chcemy pokazać Ani. No to na filmie pokażemy. Nie. No, biały pająk. Nie, ja bym go nie brał. Jest tak duży i tak piękny, żebym go nie zrywał. Dobra. Jedziemy dalej. Tu jest restauracja. Tu chodzimy na lody. Tam kurczaki.
Dziękuję. Pamiętacie, jak w Polsce, w Bolesławcu, Kasia kupiła taki pyłek pszczeli? To właśnie go pijemy ostatnio. I Kasia właśnie wieczorem robi tak, że zalewa go wodą i na drugi dzień już jest roztopiony i teraz właśnie go wypije. Tylko trzeba to ładnie zamieszać. I tak właśnie wygląda pyłek pszczeli przygotowany do picia. Pyłek sobie wypije tutaj w samotności, żeby dzieciom nie przeszkadzać. A chciałem wam powiedzieć, że ostatnio we wrześniu przez tą awarię naszego samochodu bardzo dużo nowych osób dołączyło do naszego kanału. Ponad 7 tysięcy subskrybentów się pojawiło na kanale. To są nowe osoby, dlatego serdecznie was witam. No i cóż, chciałem wam powiedzieć, że na tym kanale nic ciekawego nie znajdziecie. Tutaj nie będzie żadnych challenge'y ani niczego takiego. My tutaj nagrywamy swoje zwyczajne vlogi z życia, ale jeżeli macie ochotę to oglądać, to bardzo się cieszę i serdecznie dziękuję. Także powiem wam, że nie spodziewałem się takiego odzewu i że te filmy z lawety, z tego holowania tak się rozniosą po internecie. Mnóstwo nowych osób się pojawiło również, które nie subskrybują, a oglądają. To są dziesiątki tysięcy ludzi nowych na kanale. Także serdecznie was również witam, tych, którzy nie są subskrybentami. No i tak jak wam mówię, jestem zaskoczony tym zjawiskiem, że taki popsuty samochód tyle osób tutaj jakby zgromadził. Także serdecznie witam. No i tak jak mówię, no żyjemy dalej, nic ciekawego się za bardzo na naszych vlogach nie dzieje, ale miło, że jesteście. Ale właśnie, a propos nowych osób na kanale. Często do mnie teraz piszecie, dlaczego mamy wyłączone komentarze pod filmami. No i nowe osoby nie wiedzą, o co chodzi z tymi komentarzami. Ja wam wyjaśnię od początku. Starzy mogą już wiedzieć, możecie przesunąć to, co będę teraz gadał, ale nowym wyjaśnię, o co chodzi. Kanał otworzyliśmy w 2017 roku, były komentarze pod filmami, no i tak przez 3 albo 4 lata te komentarze były. Potem w Stanach Zjednoczonych weszła taka ustawa COPPA, chroniąca dzieci. No i wtedy wszystkie kanały, które miały, nie wiem, dzieci na filmach czy coś takiego, miały zbanowane komentarze. No i tak to się ciągło u nas przez rok. Ja próbowałem tam się odwoływać od tego, że to nie jest kanał dla dzieci, tylko dla dorosłych, że to są filmy no, dorosłego człowieka, a dzieci się po prostu pojawiają przy okazji. No i tak przez rok nie udało mi się tych komentarzy jakby odzyskać. Dlatego założyłem nowy kanał Kiki Świat 2 i tam rzucałem 10-sekundową miniaturkę filmu, każdego filmu, który się pojawiał i link do tego nowego kanału wrzucałem w opis. No i tam wszyscy mogli komentować przez kolejny, następny rok. Potem jakimś cudem YouTube odblokował nam te komentarze, prawdopodobnie za sprawą mojego kolegi, który gdzieś tam no, zagadał z kimś, kto tam w YouTubie pracuje i nam te komentarze po prostu odblokowano. No i mieliśmy znowu te komentarze pod filmami gdzieś z pół roku, ale potem przez ten czas zauważyliśmy, że bardzo, bardzo nam szkodzą komentarze. Po prostu ludzie pisali takie kłamstwa, takie oszczerstwa, wymyślali historie z powietrza. Mogę podać taki przykład. Na przykład to, że mamy nazwisko, Goldman się nazywamy, że jesteśmy Żydami i że pieniądze dostajemy od jakichś środowisk żydowskich, że no bo skąd możemy mieć pieniądze na podróże, nie? I to były takie oszczerstwa, takie brednie. Ja nigdy na to nie odpowiadałem, bo powiem wam szczerze, że jak jesteście twórcą na YouTubie, to lepiej po prostu nie odpowiadać, nie wchodzić w dyskusję, bo i tak zawsze przegracie, bo tych ludzi, którzy was nienawidzą jest kilka tysięcy, a wy jesteście tylko jedni i nigdy nie wygracie z tymi ludźmi, więc jakby nigdy się nie odniosłem do tych kłamstw, do tych oszczerstw, ale po prostu pomyślałem, że one tak mogą namieszać innym ludziom w głowie i pomyślą inne rzeczy, że po prostu wyłączyliśmy te komentarze. Tak samo drugi przykład, jechałem do Turcji, ludzie pisali, że będę Kasię zdradzał gdzieś tam na granicy tureckiej, są jakieś fajne domy publiczne czy coś takiego, że tam na pewno wejdę. Kasia to czytała, też jakiś taki zamęt w naszym życiu powodowało. Ludzie po prostu nie mieli granic w wymyślaniu historii i w pomysłach, jakby nas zniszczyć po prostu i zniszczyć naszą rodzinę i skłócić nas ze sobą. Dlatego postanowiliśmy ostatecznie wyłączyć te komentarze dla swojego spokoju i własnego dobra. Więc ostatecznie żyje mi się spokojniej bez komentarzy. Po drugie, nic się nie zmieniło. A po trzecie, jeżeli otwieracie kanał i boicie się właśnie, że ktoś was będzie wyzywał pod filmem, to możecie po prostu zawsze to wyłączyć i mieć spokój. I też nie tracicie czasu, bo powiem wam, że pod naszymi filmami to było setki komentarzy. Czasami jeden film to miał nawet 22,5 tysiąca komentarzy. I potem siedzisz i czytasz te wszystkie komentarze, to wszystko się powtarza, tracisz czas, rodzina na tym cierpi. Dlatego ostatecznie postanowiliśmy właśnie z Kasią, że ten kanał będzie bez komentarzy. No i tak zostało. A teraz pokażę wam trochę, jak wygląda Saksonia w Niemczech, bo jest naprawdę urocza.
Wszędzie są takie górki, lasy, łąki. A teraz idę do krów. Białe krowy. W ilości 5 sztuk. Na sprzedaż. Ale ładne. Chodź, krówka. Pogłaskam cię. Kto chce być pomiziany? Nikt? Patrzcie, tam są w krzakach jeszcze dwie. Młode. No chodź. Ty chcesz, widzę, że po oczach widzę, że chcesz. Kasia kupiła w Kauflandzie słynną kartoffelsalat, czyli sałatkę ziemniaczaną niemiecką. Ale mówi, że nie jest zbyt dobra. Dlatego dała mi. No żartuję oczywiście. Kasia by mi nie dała czegoś niedobrego, ale mówi, że jest taka octowa. No faktycznie nie jest zbyt dobra. Ale wiecie co, do tego idealnie by pasowały te parówki, co dzisiaj kupiliśmy. No i dobrze, teraz lepiej to wygląda. W Saksonii znajdują się również różnego rodzaju bagna. O właśnie takie. Przychodzą tutaj krowy, żeby się napić. Dobra, zawsze chciałem prowadzić program przyrodniczy, ale mi to nie wychodzi, więc... Zobaczcie, no jest takie piękne bagno, tu się krowy zatapiają. Ciekawe, czy taka krowa jak wdepnie w to błoto, czy potem potrafi wyjść. O kurcze, miny Putina. Wiecie co, zaczęło mocniej wiać, takie porywiste powiewy się zrobiły, dlatego muszę wrócić na kemping, złożyć markizę, bo Kasia nie umie, a nie chciałbym, żeby wyleciała w kosmos. Także wolę ją złożyć. Tak wam powiem, że ten kemping jest na takim wzgórzu, że tam na dole byłem. No i ten rower musiałem teraz wpychać, bo niestety przerzutki mamy popsute i nie da się przełączyć na jedynkę. Ale już jestem. Dobra, złożyłem jak widzicie, także teraz będzie bezpieczniej. Zaraz znowu pójdę na rowerówkę, ale najpierw napiję się. Mamy takie fajne szklaneczki. Fajnie się z nich pije. W ogóle na tej Saksonii to czuję się troszeczkę jak na Mazurach. Tu jest mnóstwo właśnie statków, jachtów, łódek, kajaków i to jest niesamowite. W ogóle to nasze jezioro ma tutaj takie wcięcie, takie zatoczki ma w ogóle śmieszne i dziwne. Tutaj jak widzicie jest pomost. W ogóle ten pomost jest ciekawy, bo jest na kółku. On jest wyciągany z tej wody. Czyli ktoś sobie po prostu kupił takie coś, no i wjechał tym po prostu do wody. Bardzo fajny patent. Pozwolę sobie tam wejść, mam nadzieję, że mi nikt nie zabroni. Tam też są kółeczka, zobaczcie. I tutaj też. Także to jest wszystko na kółkach. Z tej strony. Fajny patent. No i tutaj ktoś ma żaglóweczkę. Ale to się chwieje, ja cię kręcę. Ja nie wierzę, normalnie. No, także jak widzicie, podobnie jak na Mazurach, tylko że w Niemczech. Ale z górki, a ja nie mam hamulców za dobrych. Powiem wam, że jest tutaj mnóstwo takich ścieżek rowerowych. Jadę w tym kierunku, tam jest jakiś piękny, zabytkowy most. I to wszystko jest właśnie w takim terenie górzystym, fajnym. Także można po tym żwirze pojeździć. A za chwilę właśnie będę przy tym moście. Słyszeliście, jak mi piszczały hamulce, aż taka para szła i powiedzieli, ojej, co to panie było? Ja mówię, no, mój autobus. Ale dobra, doszedłem do takiego pięknego mostku. On jest przeuroczy i przechodzimy teraz przez rzeczkę. Niestety droga zmieniła się w taką kamienistą, więc muszę trochę poprowadzić ten rower. Ale jeszcze kilometr. Jadę sobie dalej, ale zobaczcie, ile tu jest grzybów, jak to ładnie wygląda. Teraz pojawił się taki mostek. Teraz jadę wzdłuż tej rzeki, którą mijałem i powiem wam, że ona nabrała takiego fajnego nurtu górskiego. I tak fajnie tutaj szumi, to wszystko jest naprawdę świetnie. I zaraz będę miał ten most. No i zagrodzili mi drogę.
nie mogę przejechać. No i moi drodzy, dotarłem do tego wielkiego mostu, ale jakiś szok mnie spotkał. Tu jest normalnie wszystko w rusztowaniach. Pokażę wam teraz mniej więcej zdjęcie z internetu, jak powinno to wyglądać. A ja tutaj zastałem tysiące ton stali. Zobaczcie, ile tu jest rusztowania. Jak oni to zrobili w ogóle. Niesamowite. Odnawiają ten most. Tutaj jest wejście, więc może wejdziemy sobie na to rusztowanie. Chyba już pracownicy skończyli pracę, więc nikt mnie nie... Chociaż tam jakieś samochody jeszcze są. Ale ogólnie można by było sobie potem pochodzić. Pewnie na nielegalu, ale jakby wszyscy pojechali, ten samochód by zniknął, to by była fajna zabawa. A po tym moście jeżdżą jeszcze pociągi. Przed chwilą trąbił jeden z nich, może jeszcze raz to zrobi. I wiecie co, nie będę wchodził, bo słyszę tam pracowników. Gdzieś tutaj się kręcą ludzie. Więc może nie będę ryzykował, ale ogólnie miałem ochotę sobie tutaj pochodzić. Ale nie dzisiaj. Chyba są tam na windzie. Nie no, słuchajcie, nie mogę sobie darować takiej przygody. Przecież ja bym dzisiaj w nocy nie usnął. Ciągle bym myślał o tym miejscu. Także wchodzimy. Dobra, jestem na środku mostu. Zobaczcie, tutaj jest taki tunel po środku. A tutaj zrobili sobie taki mostek przez rzekę, żeby dostać się na drugą stronę. Świetne miejsce. No jest tu świetnie na tym rusztowaniu, ale już wyżej nie będę wchodził, bo tam słyszę, że coś piłują. Na pewno mnie odkryją za chwilę, dlatego wracam do roweru. Zakazu wejścia, jak widzicie, nie było. Także załóżmy, że byłem turystą i myślałem, że to jest atrakcja turystyczna. Ale niestety kara mnie spotkała, bo muszę wnieść ten rower po schodach aż na ten most, który tam jest i dostać się do miasteczka. No i muszę tak nieść przez 800 metrów, okazuje się. 800 metrów pod górę. I powiem wam, że dopiero jestem w połowie mostu, a ja muszę iść tam. Na szczęście już nie ma takiej górki i takich skał.
No i jestem na górze, moi drodzy. To nie było łatwe wnieść ten rower, tym bardziej, że on waży 30 kg. Most tak wygląda od góry, są tam roboty, a tutaj jest fajny konik. A ja muszę iść tam, do miasta Joketa. Mijam fajne owieczki. Don't look before you leave. What you give you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding. Jadę teraz do marketu, bo po drodze jest duży sklep i duże miasteczko, ale zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Cała stodoła rozwalona. A tutaj owieczki. A tutaj jest druga część tego mostu. Tak powinno to wyglądać. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. Sorry za tą nawigację, ale muszę skręcić w prawo. Dobra, moi drodzy, rozpadało się, dlatego stoję sobie tutaj pod takim zadaszeniem. Już tutaj byliśmy w ostatnim vlogu, jak pamiętacie. Szymek tutaj znalazł taką gąsienicę. No i co? Kupiłem sobie soczek w sklepie. No i ten odcinek musi mieć jakiś morał. I tak sobie myślałem, jak tutaj jechałem na rowerze, o bardzo ciekawej sprawie. Chodzi o to, że zauważyłem, że jak zjeżdżam z różnych górek albo wjeżdżam pod górkę, a tutaj jest ich bardzo dużo, to nie umiem się cieszyć tym, że sobie zjeżdżam z górki. Zawsze jak zjeżdżam z takiej wielkiej góry, to muszę pedałować. A pod górkę jak wjeżdżam, też pedałuję albo prowadzę ten rower, bo jest tak ciężko, nie mam innej przerzutki, więc muszę go prowadzić. Czasami musiałem go nieść, tak jak widzieliście. No i sobie pomyślałem, że tak samo jest w życiu. I taki morał dzisiejszego vloga, że czasem mamy w życiu taki okres, że jest łatwiej. A my za wszelką cenę chcemy pedałować i tak nie potrafimy się cieszyć tym, że mamy łatwo w życiu, że akurat mamy jakąś tam pulę pieniędzy, że nie potrafimy się z tego cieszyć. Zawsze musimy pedałować, nawet jak jest z górki. Bo w naszej kulturze lenistwo czy tam nic nie robienie w danym momencie jest postrzegane jako grzech, jako, nie wiem, że jesteś leniem, że jesteś nierobem. I zawsze jak jedziemy z górki albo żyjemy z górki akurat w danym momencie, to musimy pedałować, musimy coś robić. Czasami inwestujemy w coś, jakieś biznesy nowe otwieramy, bo musimy coś robić. Mimo, że jest łatwo, to i tak musimy pedałować, tak jak z tej górki. I tak dzisiaj sobie pomyślałem, że no, dziwny jest człowiek, bo potem jak ma pod górkę, to już musi pedałować. Nie może sobie odpuścić, tak jak jedzie z górki, to może pedałować albo nie musi. Ale jak jedzie pod górkę, no to już musi pedałować. Więc w życiu mamy takie momenty, gdzie jest ciężej, nie mamy pieniędzy, no musimy trochę popedałować i to zarobić i w ogóle postarać się bardziej. Ale czasami jest z górki, że już zarobiłeś te pieniądze i nie musisz więcej pedałować. Więc warto cieszyć się tym momentem, tym stanem i po prostu nie przesadzać. Możesz sobie popedałować, jak masz ochotę, ale nic na siłę. Nie pedałuj, jak masz łatwo w życiu, bo to nie ma sensu. Ciesz się tym, co jest, a pod górkę będziesz miał tak czy siak w przyszłości. Nigdy nie jest tak, że do końca życia mamy łatwo. Zawsze jakiś problem się pojawi, większy, czasem ogromny, więc to, że dzisiaj jest z górki, to nie znaczy, że później nie będziesz musiał pedałować. Także no, takie właśnie mam spostrzeżenie. No akurat ja mam okres w życiu, kiedy mam troszeczkę łatwiej i mogę sobie
przestać pedałować, że tak powiem. Ale to nie znaczy, że za rok, za dwa nie będę miał podgórkę. Także teraz cieszę się tym, co mam i mogę sobie jechać z górki bez pedałowania. Dzisiaj to zauważyłem, że nawet jak mam z górki, to pedałuję. Zawsze coś muszę robić, jakieś inwestycje, jakieś, nie wiem, coś tam wymyślać. A wystarczy po prostu się cieszyć życiem. Także taki morał dzisiejszego vloga. Wy też, jeżeli macie z górki, to zastanówcie się, czy musicie pedałować. A jak macie podgórkę, no to warto popedałować. A jak macie równo, to możecie pedałować, a jak nie będziecie pedałować, to będziecie stać w miejscu. No i taki jest morał. Także jadę z górki i nie pedałuję.